markerem. Skaczecie z wysokości 1000 metrów. Około oczywiście 1000 metrów. Otwieracie. Preferowane otworzenie spadochronu jest na 500-450 metrów. Także coś w tym rodzaju tak będzie to wyglądać. Kontakt radiowy na 343. Ewentualnie w razie awarii jedna osoba z grupy niech weźmie 148. Ewentualnie kto tam będzie uważał. Ale ogólnie porozumiewamy się na 343. Przed startem chciałbym, żebyście sprawdzili sprzęt tam, jaki macie. Na pewno będziecie mieli plecaki, plecak od ochrony, ale sprawdźcie wszystko, żeby to wszystko grało. Jakieś pytania? Minimalna wysokość otworzenia spadochronu? Nie interesuje cię minimalna wysokość otworzenia spadochronu, interesuje cię 500-400 metrów. 50 minimalna. Doświadczenia 150. Jeżeli minimalna to masz 50. Zamiar. Dobrze, więc jeżeli będziesz miał zamiar się wygłupiać, to po prostu nie masz co tutaj robić. Nie, no potem chcę sprawdzić, na przykład 200. No to sobie sprawdzisz na końcu, jak już wszyscy wykonają wszystkie swoje skoki. To sobie możesz z 5 metrów tak otworzyć. Na minus 50 się nie otwiera spod ochrony. Na samym końcu ile jest najwyżej, nie? No to już po treningu możecie sobie robić, nawet na główkę kurwa skakać 1000 metrów. Także tak to wygląda. Pytań nie ma. Szwed, jakie pytania? Słucham. Czy dostaniemy baretki spadochroniarza? Wiesz co? Nie wiem. Być może. Zobaczymy, jak to się potoczy. Chciałbym, to jest szkolenie dzienne. Chciałbym zrobić jeszcze szkolenie nocne, skoki w nocy. Wiadomo, że tam większość z was jest pro, ale niektórzy nie skakali po tam poprzedniej misji. Wiem, że niektórzy skakali raz bądź tam dwa razy, więc może im się to przyda. Może coś będą wiedzieli więcej, a na pewno jakoś tam się pobawią. Dobra. Jeszcze jakieś pytanie? Szwed? Nie mam pytań. Dobra. Rozumiem, że startować. Tak. Jeżeli wszyscy gotowi startować. Ustawcie się w grupach i czekajcie. Bojowe nie są wam potrzebne. Gdzie moja grupa? Leroy Jenkins. Szukajcie sobie tak na szybko. Fajny mam beret? Plecaku miałem. Ale jednak do. Masz na ci muza, czy tylko u mnie? No tak. Stoimy czy co? Powiedziałem, jeżeli macie potrzebę, pójdźcie do skrzynek. Pójdźcie do skrzyni! Która ekipa będzie gotowa, zapraszam po helikopter. Siedem. Niech sobie, jak się zgubią, to niech sobie smałkowe się wezmą, czy coś. Właśnie. Słyszycie mnie? Tak. Nie wiem czemu, ale na radiu nie mogę rozmawiać. Mors? Inaczej, wodzu. Używałem tylko 3-4-3. Panowie, ale podszerszenia, nie podorkę. Co to jest? Tutaj. Nie jest szerszy? Nie. Duża różnica. Forma za pogotowie, już możecie pływać.
Ten plecak cały ma taką pojemność, że można karabin wsadzić, a nie powinien chyba. Plecako dochroń się nazywa. Wiem. Pokazuję, że nie mogę, a mogę jednak. A nie, to Beryl w ogóle miejsce nie zajmuje. No bo Beryl na skocie nie zajmuje miejsca. Wszystkich zapraszam pod helki, R2. No to można się nieźle uzbroić. Do helki, helki czy pod helki? Pod helki. Helki. Pod helki słyszałem. O, pilot. Dzień dobry. Macie już całą grupę? Chyba. Okej, okay, to czekajcie. Czekajcie na drugą. Dobra, chłopaki, zapraszam do Szweda. Tam do tyłu. Co? Nie, nie, wy zostajecie. A, bo grupę. Są dwie helki. Tak, tak, dwie helki, dwie grupy. Cigi tam wiesz co masz robić, nie? Dobra, no to pakujecie się. Dobra, pakujemy się, panowie. Stawiamy się w kolej. Dobry. To teraz skaczemy na sucho. Nie, nie, to Formoza wpłynęła, dobra. Formoza, nie wpływajcie w czerwony, na razie w czerwony ten marker, bo triggera uruchomiliście, zapomniałem odłączyć. A ten jeden pan co tam robi? Wszyscy w środku są. Wiecie, że w teorii nie powinniście skakać z beretem, bo by wam go w pizdu zwijało. Skacze się z hełmem. Dobra, Szwed, odpalamy. Słuszna uwaga, bardzo przydatna. Wszyscy w helce, tak? Gotowi? Zabiorę podczas lotu. Dowodzi u nas. Lecimy. Co mamy robić, jak polecimy tam? Lądujecie, porozumiewacie się z helką, że gotowi do odbioru. Skakujecie do helki z powrotem. Druga grupa skacze i tak zapędzamy. Dobra, Szwed gotowy? Gotowy. Dobra, jest starty. Prawie macie wyspę, na której będziecie lądować. Na wyspie, tak? Tak, na wyspie. Robimy jakąś formację podczas lotu. Ty się no, dobrze lądować. Spijany małpy. Może za minutę skoczymy. Patrz, czarny Polak. Mówi szedebę. Więcej metrów przygotować się.
Uwaga, gotowi? No to skończmy w jakichś tam stepach, czy zrobimy się wypadać na siebie. Liczycie do trzech. Dobra, uwaga. Skaczymy. Wszyscy na raz? Nie, no po kolei. To pierwszy. Ty poleciał. Arz. Jeżeli macie problem, komunikujecie się z formatą bezpośrednio. Wylądowałem gdzieś 300 metrów od wyspy, kieruję się do czerwonej łodzi. Nauczy się sterować. Skyway Mall, słyszycie mnie? Tak, słyszę. Podpłyniecie do mnie tutaj na wschód od wyspy? Nie widzę cię. Moja pozycja 076060. Jestem centralnie na wschód od wyspy. Widzę wasza łódź, zbliżacie się.
na lewo od was. Ustawieni na wschód? Czy tyłem? Przodem. No to macie mnie po lewej stronie, od dzioba. O 90 stopni w lewo? Nie, nie, jakieś, ja wiem. 10-15 stopni w lewo od dzioba. Widzę. To ty ładnie żeś wylądował. W drugą stronę mnie znosiło. To był wiatr taki, znosiło, naprawdę znosiło do tyłu. Tak, miałem cały czas na minusie, nawet jak próbowałem coś zrobić. Ja tak samo, na minusie miałem, ja dawałem, trzymałem do przodu, ale nosy były tak na minusie. Doszaradowałeś już? Tak, jestem. Dobra, ktoś dostał jak chcesz? Wodzu, słyszysz mnie? Tak, ktoś jest jeszcze w wodzie? Ciało. Nie wiem, no ale to wiem, tylko no to właśnie z domu nic nie widzimy, czy z góry to nie, z góry nie. Dobra, chyba wiem. Dobra, Widzicie jak dym znosi? No. Tak, tylko że wcześniej był w drugą stronę, bo obserwowałem ten dym, był w stronę dużej, ten stratis. Dobra, wyskakiwać. Dzięki. Odpłacicie się jeszcze. Dzięki. Wykrywać min, kurwa, na pewno. Też pod mnie wykrywał min. A, sens logic. Ty, ktoś tu leży, zobacz. Sierdzę, no. Ja pierdolę, kto mundur ściąga? Ty, kto tu leży? Zobacz. Ktoś z tamtej grupy, bo nie ma do nas. To od nas, to Ceratif. Siadamy. Ceratif. Jeżeli zobaczę kogoś w wodzie bez munduru, będzie zapierdalał, płynął. I chuj. No nie umiałem ubrać. Panowie, koniec takiej zabawy, tak powiedziałem, nie rzucali granat. A tu trup jest. Nie, on się rusza. Ale jego nie ma na tym, na znaczniku grupy. Tak jakby go wywaliło w ogóle z gry. No, nie, wszyscy. Wszyscy. Dobra, w górę. Dwójka w górę. Świat idzie na pomoc. Nic, Paciek. Usta się ruszałem, jak człowiek mówi. No, fajna opcja. O, tu, to ty tam jesteś na wyspie? Co? To ty tam jesteś na wyspie? Nie słyszę, co mówisz. Czy on siedzi na wyspie? To ty tam jesteś na wyspie? To było. Jakiś bot został. Świat masz pusto? Mamy tu klimat.
A przy. Ja mam 6. To jest znak, jak wrócisz. Co on ma z oczami? Co? Dobra, podchodzę. Nie wiem, tam przy oknie siedzi. Który? Przy dwóch oknach, na przeciwnej stronie. Przygotujcie się. Ma czarny gały. Uwaga. Skaczymy. Dobra, Arok. Skaczę. Siergiej. Samsung. Czyli. Dzień dobry, żołnierzu. Zostałeś eskortowany przez Stromowy. To nie, tam nie wyląduje, wejdź do wody. Dobra, nie płyń. Dobra. Wiedziałem, że ktoś w wodzie wylądował. Dopóki łódka pływa, nie podpływajcie pod nim. Morsu, ładuj się. Ktoś lądował na wyspie? Masz krótkie radio? Słyszałeś mnie na krótkim? Cześć. Mord? Co? Nic. Sprawdzałem, czy mnie słyszysz.
Władzu. No. Ale wiatr z zachodu na wschód jest bardzo mocny. Zrzucaj nas po zachodniej stronie. Okej. Okay. Sky, chyba znalazłem Stonia. Gdzie? Gdzie, Mors, gdzie go masz? Na wyspie. Gotowi skakać. Dzięki.
Dawaj. Przepłynąłem już jeszcze koło mnie. Powtórz. Dobra, w sumie mogę dopłynąć, bo jestem blisko. 8 metrów od wyspy. Przy tobie. Dzięki, wiesz, że normalnie z tym AA na plecy. Do skrzynki czy na ciebie? Próbowałeś. Ale na ziemię próbowałeś? Widzisz, że na tego kamienia nie widziałem. Znowu ty ci gi... Znowu ja. Nie, fakt, co? Bo nie strzelaj. Dobra, czekaj, zbadam cię na małe czy coś. Dobra, ruskie pistolety tak mają. Nie, to jest zbudowane. Jakus, Ruscy zbudowali taki pistolet. Panowie, odwróćcie się w moją stronę. Ale tak jak stoicie, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Tak stójcie. O, jest jedna switchwatcha. Druga switchwatcha. Dlaczego? Bo tam ktoś się chowa. Nie, te wyrzucone magazynki wolę zasłonić. Trzecia switchwatcha. Idą piloci. Dobra, panowie. Tutaj gratuluję tym, którzy ukończyli cudem szkolenie, trening. Chciałbym, bo ja nie widzę waszych ników, ustawcie się i... Szeregu. Dokładnie. Chodźcie do mojego kamienia. Nie, twój jest brzydki. Swoje. Skyway chyba nie musimy, bo nie braliśmy udziału w sumie w skokach. A ja też. To jest, co się stało z moją nogą. Nadal jest. Dobra. Momencik, ja sobie tutaj wszystko pozapisuję. Panowie, wszyscy ładnie saltujemy. Do kapownika? Nie wiem, którym. Kapo uzupełniam. Nad enterem. Dobra, po kolei mówcie kto, ale powoli, bo muszę zapisać. No to od kamienia, najemnik na kamieniu. Tam jest jeszcze Mors, on był nurkiem. Za najemnikiem jestem ja. Chili. Potem pryk, pryk. Później Sky, ale też byłem nurkiem. Następnie jest Stoniu. Potem Jakus. Razy trzy. To nie było śmieszne. Ukończył, dobra. Dalej. Jakus już mówiłem. Potem Samsung. I Siergiej. Dobra. Ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu, tak? Tak. Okej, okay, i ten tutaj co leży, powiedzmy, że... Paro! Odpoczywa sobie. Pomódlmy się. Zmęczony, przestraszony, dobra. Chyba dwa razy skoczył. Się jakoś fajnie, to podstrzelimy jakoś. Panie kapitanie, on się nie rusza. Może wodzu, dołącz po prostu do nich, do szeregu, tam jak stali. Okej. Okay. Będzie nawet ten pan martwy. Ty, a co się stało? No nie, pan nosi. Szwedwać na płotę. Ustawcie się w szeregu, panowie. A gdzie? Tu gdzie jesteś? Wodzu, to ja z Morsem szkolenie Formozy mamy. Mamy szkolenie sił ratowniczych. To weź, ej, ale ustawcie się. No tak, bo nic, to animacja. Już koniec trolla. I teraz nie mogę zająć się wolności, i po cholerę. Teraz nie mogę się w ogóle zająć. Bez zezwolenia. Macie straszną tendencję do pajacowania, nie rozumiem. Ale to nie zostało wyłączone jako troll. Postaw go. Postaw mnie, kurwa.
Zapraga go ciągle. Możesz go opuścić? Rób zdjęcie, bo gruby. Nie wytrzymam tyle. Dobra, ustawcie się w szeregu, tak? No nie musi być idealny szereg, cokolwiek. Nie, ale... Mogę tak, jak ładnie, tak jak ładnie skakaliście, tak się ładnie ustawcie. No, no masz ładnie. Dobra, strzelajcie. To ja się go 3 razy ustawiam. Mors, też idź. Wszyscy w stronę formozy. Norek musi być, wszyscy w stronę formozy się ustawcie. Ładne ujęcie i strzelaj. Mors, ale załóż ten... Kapok. Dobra, strzelasz? Tylko pod wodą działa. Cały czas idą. Dobra, strzelaj, strzelaj. Ale... Zera, odwróćcie się o 180. No, na tle wyspy. Połowa nie... Widzę, że nie rozumiem, co znaczy 180. Szwedzi chyba awczy. Możliwe. Szwed wypina no na dupę. No, strzelę. Chłopie, tu cały czas leci seria. Aha. No to okej. Palec na F12. A tego gościa sam na plecach widać? No. No ale tak, zrobię przybliżenie. To ja jestem. To ja jestem. Ja to dupa. Kto? Dobra, panowie, dziękuję za udział, w szkoleniu. To ja biorę Sergieja na stronę. Panie pilocie, jeżeli czy ktoś... może mnie pan jeszcze... Czy może jeżeli... pan pilot jeszcze mnie wyrzucić ktoś... z helikoptera nad bazą? Ktoś jeszcze...